Kryptomasters przedstawiają... Cześć, witam serdecznie, Maciek Wieczorek z Kryptomasters, a ze mną Maciek Wapniak-Wapiński z... Warszawy. Z Warszawy. Każdy ma jakąś plamę na honorze, nieważne. Natomiast tak się składa, że jesteśmy właśnie w Warszawie i spotkaliśmy się jak Maciek z Maćkiem, żeby pogadać o wolności, o kryptowalutach również, które się z tym silnie wiążą. No i powiedz mi, jak w ogóle się tym zainteresowałeś, bo ty jesteś youtuberem i to... Myślę, że znanym, jednym z najbardziej znanych tak naprawdę. Przestań, to stare dzieje i nieprawda. Słuchaj, kryptowaluty pojawiły się gdzieś tak w 2011 roku, bo ja wtedy mocno byłem zaangażowany w edukację austriackiej szkoły ekonomii, klubów kasę, wolności. Wtedy to była jeszcze Unia Polityki Realnej, Wolność i Praworządność, Kongres Nowej Prawicy. Uczyłem, wiesz, korwinistyczne tematy libertariańskie, właśnie austriacka szkoła ekonomii, Mises, Rothbard. Ja byłem takim, wiesz, archetypem kuca. I do dziś, no, nie wstydzę się tego oczywiście, nie? Bo to dużo mi to dało wtedy. No i gdzieś tam pojawił się też temat kryptowalut, tego Bitcoina, ale wtedy jako studencik to miałem zrobić. No i ja zobaczyłem tą technologię, uruchomiłem komputer, udostępniłem swój laptop taki stary pod mining i nagle mi się zaciął laptop, nie? I ja wtedy mówię, co to jest w ogóle? Czarna magia. Nie mogłem, wyłączyłem komputer i wtedy powiedziałem sobie, coś jest nie tak. Potem jeszcze spróbowałem klikania w reklamy, że klikałem w reklamy albo oglądałem reklamy, dostawałem Bitcoina, Bitcoin for Ads, tam Ads for Bitcoin, coś takiego. I dostawałem jakieś tam część satoshi na swój portfel, taki korowy jeszcze, nie? Więc ściągnąłem cały blockchain na laptop. To było tak archaiczne, że powiedziałem, dobra, muszę iść na zajęcie, nie? No i zostawiłem ten temat i potem YouTube się zaczął, inne rzeczy i inne formy zarabiania. Potem, kiedy wróciłem już do tego tematu, to po prostu zajarałem się, jak się to wszystko zmieniło. I no, musiałem w tym, zajarałem się na nowo. I można powiedzieć, że postawiłeś wszystko w jakimś sensie na jedną kartę, bo jakby odciąłeś się całkowicie od wcześniejszej działalności artystycznej, można powiedzieć, i przeszedłeś na właśnie edukację, można powiedzieć, tak, propagowanie tak. świata wolności, no tak, kryptowalut. Bo wcześniejsze tematy też były takie edukacyjne, że ja po prostu sam się rozwijałem. Potem chciałem, miałem misję, wiesz, hej, pomogę wam, wiesz, żebyście się zmotywowali, zmieńcie coś w swoim życiu. A potem grochem o ścianę, wiesz, jeszcze zostałem mokrą szmatą po twarzy, bo zmieniam ich stan życia ludzi, nie? Albo na przykład chcę coś zmienić w życiu, więc sobie teraz dałem siana z tym i tylko się skupiam na tym, żeby wybranym osobom na przykład pomagać, coś tam wiesz, powiedzieć i sam się edukować w temacie. No właśnie, bo tak sobie myślę, że na pewno zawsze jak się mówi bardzo ambitne rzeczy, które są w związku z tym niszowe, to zawsze, no właśnie, tak jak mówisz, że zawsze komuś się to nie podoba. Tak, tak się domyślam, że musiałeś przyjąć na siebie dużo hejtu za to, że mówisz mądre rzeczy, bo mądre rzeczy w dzisiejszym społeczeństwie nie są w cenie. No wiesz, wyobraź sobie, że mówię o pokerze, zagrajcie w pokerę, nauczycie się, wiesz, tej mentalności, pracy nad emocjami, nad finansami swoimi, inaczej będziecie postrzegać pieniądze i tak dalej. Ej, hazardzista, wypadł mi z tym. Nauczcie się strzelać z broni, zobaczycie, że broń nie zabija, tylko człowiek zabija. Ej, morderca, weź tam zakaz dostępu do broni. Kryptowaluty, weź się zobaczcie, jest to zdecentralizowana technologia, możecie mieć wpływ na to, co robicie z własnymi pieniędzmi, nie dajecie tych swoich pieniędzy do banku, żeby nie kreowali pieniądza. Ej, kurwa, skamy, piramida finansowa. Także, tak jak powiedziałem, odrzuciłem w ogóle pomaganie wszystkim. Jakie było pytanie? Bo trochę poleciłem, tak, ale... Ale nie, widziałem też twój filmik o tym, o Estonii. O tym, że niekoniecznie warto tutaj wspierać ten system, który jest coraz bardziej hardkorowy. No, w zeszłym miesiącu mamy chyba 4 nowe daniny, to już nie podatki, daniny są teraz. Więc no, można się wkurzyć. No jest, nie wiem czy słyszałeś, jest nowy pomysł, że od stycznia 2019 ma być taki patent, że jak się kogoś zatrudnia na czarno i się okaże, że on płaci alimenty, a raczej nie płaci właśnie, to jego alimenty przechodzą na pracodawcę. Łącznie z jakimiś zadłużeniami z tego tytułu i tak dalej. Czyli jak twój pracownik nie płacił alimentów od 5 lat, to ty jako pracodawca... I jeszcze się okaże, że ten alimenciarz na przykład ma dochody z jakiegoś
z jakiegoś nielegalnego źródła. To jeszcze za pranie pieniędzy się posadzą. I jeszcze zajmą twoje konto jako pracodawcy. No mam. Jest taka szansa. Więc no tak, no, że jest przyciskana ta śruba i po prostu ja się mocno się zdenerwowałem. Przez ostatnie kilka miesięcy po prostu coś się gromadziło we mnie i mówię dosyć i tyle. No i chcę pomóc. No, jeśli ktoś może ogarnąć sobie swoje finanse, no to jestem. Mm-hmm. Mam znajomości, mam kontakty, no ty tutaj jesteś nawet. Też potrafisz pomóc ludziom, więc od tego jesteśmy. Jaki jest dalej temat? Okej, no to właśnie, no to nakręciłem, w takim razie... kurczę, przyjechałeś... zły, kurna, od razu już. No. Tak to jest, jak się dwóch libertarian spotka, no. Zawsze potem jest wkurzenie, bo się gada o systemie. No ale dobra, to jakie jest rozwiązanie w takim razie? Jestem sobie człowiek, oglądam sobie YouTube'a, i ktoś mówi, że kurczę, ktoś mi uświadamia, że z każdej strony po pierwsze zabierają mi pieniądze, a po drugie zabierają mi wolność, bo o to też chodzi w tym wszystkim i o to, żebyśmy byli bardzo posłuszni, grzeczni i sympatyczni, żebyśmy się za bardzo nie rzucali. No i teraz to co ja mogę zrobić? Siedzę, obejrzałem, tak, dobra, jestem też wkurzony, no ale co dalej? Jak nie poprzestać na wkurzeniu, tylko jak kreatywny proces od tego wkurzenia zacząć? To jest taki mój wzór, gdzieś tam pracuję nad czymś takim jak holistyczny rozwój osobisty. Jest to taki czarna magia, ale jest to bardzo spójny obraz postrzegania rzeczywistości i tego, co można robić ze swoim życiem. Czyli zacząć totalnie od każdej dziedziny życia, zacząć ją poprawiać. Jeśli na przykład jesteś zmęczony i na przykład masz problemy zdrowotne, to zacznij inaczej się odżywiać i zacznij trenować. Więc zaczynasz się uczyć na przykład diet, nie wiem, paleo, samura i tak dalej, zaczynasz trenować, to siłownia, bieganie, crossfit i tak dalej, wszystko jedno. Następnie potem się uczysz na przykład kolejnych etapów i kolejnych kategorii swojego życia i na przykład, nie wiem, poprawiasz swój ubiór, poprawiasz swoje relacje międzyludzkie, potem stajesz się bardziej pewny siebie, możesz robić wszystko. To jest też właśnie to, co ja robiłem przez schemat swojego życia. I teraz tak samo uczę się pieniądza, zarabiania pieniędzy, bo to też jest umiejętność, to nie jest tak, że fart idziesz tam, skreślisz 6 cyferek i nagle zarobione. Tylko trzeba nauczyć się tego wszystkiego. No i ty na przykład uczysz o pieniądzach, bo masz jeden kanał o pieniądzach, a drugi masz o kryptowalutach. I to też jest edukacja zarabiania pieniędzy. Bo jak wejdziesz do świata kryptowalut, to nagle lampka ci się, wiesz, przełączy i powiesz, to tak działa, to inaczej działa niż mi mówiono. To jest w ogóle fajne w kryptowalutach, to mi się zawsze podobało, że najpierw ludzie wchodzą, bo chcą być milionerami w tydzień i tam Lambo i tak dalej, ale potem zaczynają czytać, edukować się i w którymś momencie faktycznie przyjmują te, można powiedzieć, libertariańskie wartości, czyli że zaczyna im zależeć bardziej na wolności, albo bardziej zaczynają widzieć, jak ta wolność jest ograniczana na co dzień. To jest fajny efekt taki na, no, taki w realnym życiu. Tak, to jest niesamowite właśnie kryptowaluty. Jeśli się rozwiną do takiego potężnego poziomu, że ludzie będą używać tego na poziomie codziennym, to rzeczywiście systemy się mogą pozmieniać. Ludzie po prostu mogą nagle zorientować się, że ja mogę ci pokazać, na koncie mam obecnie 75 zł, a reszta jest w kryptowalutach. Dlaczego? Podjąłem taką decyzję, żeby trzymać po prostu jak najmniejsze pieniądze w bankach. Nie dlatego, że nie mam, po prostu nie chcę mieć tam pieniędzy, żeby bank nie pożyczał moich pieniędzy komuś innemu i dzięki temu kreował pieniądz, żeby było więcej w pieniądzach w banku. To jest mój taki malutki manifest, żeby właśnie nie trzymać pieniędzy w banku. To jest w ogóle ciekawe, bo tu mówiłeś o austriackiej szkole ekonomii i tak dalej. To są rzeczy, które... No my mamy w szkole historię, biologię i różne inne rzeczy o tym, że ameba ma niby nóżki. Natomiast większość Polaków nawet nie wie, że jeżeli oni wpłacą 100 zł na lokatę, to bank na tej podstawie może wydrukować 900 dla kogoś innego. No bo tak to działa i jak my sobie nie zdajemy sprawy z podstaw, no to tak dość łatwo nas grabić, nie? Oczywiście, że tak. Weźmy przykład wenezuelskiego Bolivara, jak jest tam kreowany pieniądz, jest dodrukowywany i inflacja jest na, nie wiem, poziomie 17 tysięcy procent rocznie. Wartość dolara przez ostatnie 105 lat spadła, z wartość nabywcza 1 dolara spadła do wartości nabywczej 5 centów, bo tak było dodrukowywany mocno dolar. I to jest to samo robione z polską złotówką i z każdym pieniądze, który jest obecnie na świecie, gdzie jest jakiś bank centralny. Nikt też nie mówi o ukrytym długu publicznym, o długu publicznym, o skoku na OFE, o problemach społeczno-politycznych.
Znowu się zdenerwowałeś. No, to jest po prostu, ja wiesz, w ostatnich kilku miesiącach to się po prostu, aż jest napływ takich informacji negatywnych. Nowe podatki, nowe daniny, nowe, wiesz, zaostrzenie jakichś tam, jakiś kar, nowe nakazy, pozwolenia. I to nie tylko w Polsce, ale to jest globalnie. No tak, bo to się komuś opłaca, no. To jest jakby czyjś interes, czyjś biznes. No a dalej, patrz, 85 albo 90% ludzi wydaje się na to godzić. Myślę, że oni to widzą, marudzą, o, dali tam, nie wiem, dali ileś milionów, przelali tam Rydzykowi i tak dalej, będą muzeum stawiać, a tu zrobili, a tu podatek. Niby ich to wkurza, ale w sumie potem nic z tego nie wynika tak naprawdę. No, aktywność działań społecznych jest bardzo, bardzo niska w Polsce. Kiedyś, wiesz, większość ludzi gdzieś należała do czegoś. Obecnie jest tak, że po prostu życie, wiesz, przyspieszyło i teraz nie ma czasu na to, żeby się teraz gdzieś zaangażować i tak dalej. No, nie? Mamy rodziny, mamy swoje wszystkie problemy i to też jest, wiesz, duży problem. Mamy mało czasu po pracy, a po pracy to już, wiesz, chcemy tylko się zresetować, bo jutro znowu do pracy. Więc jest ciężko myśleć o rzeczach wielkich, kiedy mamy mnóstwo małych problemów. Mamy też zabijacze czasu, gry, telewizja, telefon, rozrywka, która tak samo zabija, wiesz, te momenty, które możemy coś zrobić ze swoim życiem. Więc to jest tak, to wszystko tak się właśnie składa w taki jeden holistyczny obraz, który po prostu ogranicza nas wszystkich. No i pytanie, co my zrobimy? I są ludzie, którzy chcą coś zrobić, ale też nie wiedzą, jak to zrobić, gdzie to zrobić, z kim to zrobić. Brakuje jakiejś motywacji. No jest takich dużo problemów. Mhm. Jeśli chodzi o politykę, to myślę, że dopiero za 10 lat gdzieś coś się zmieni. Mhm. Bo jeśli chodzi ci o taką mentalność roszczeniową, 10 lat, jak pokolenia wychowane w czasach komunistycznych odejdą do naturalnym trybem, no to wtedy może coś się wtedy zmieni. Aczkolwiek no też często u młodych osób to dalej gdzieś tam jakoś przechodzi ten pion, można powiedzieć. No wszystko, no tak, zależy od rodziców, od edukacji na studiach, a często na studiach. Ja na przykład na swoich studiach finanse i rachunkowość w Katowicach, to ja miałem Keynesa wszędzie i tak dalej. To było promowana taka polityka ekonomiczna, żeby dodrukowywać pieniądze i pobudzać tym samym ekonomię. Przykład mit zbitej szyby to był obalany wielokrotnie przez keynesowskich myślicieli i profesorów, że Bastiat na przykład mówiąc, że płacąc za naprawę tej szyby, to Bastiat mówi, że to jest popsucie ekonomii, a na no tak. Studiach moich mówiono, że pobudzasz ekonomię, że naprawiając te okna wybite. A propos, polecam wam bardzo serdecznie taką tą przypowieść, nie wiem, w sensie analizę. No, kilkanaście stron to ma. Dokładnie tak. A jak zmienia się w ogóle postrzeganie całej ekonomii? Tak. No wtedy wszystkie dotacje można jakby od razu wrzucić do kosza, jak się zrozumie mit zbitej szyby. Ale to tak jest. No, oni myślą chyba, że jak się komuś da w mordę, to mu się poprawi o mordę, bo on idzie do dentysty i sobie załatwi lepszą szczękę. Dokładnie tak. I tak działa dzisiaj świat. No ale dobra. Czyli co, tak naprawdę w jakim sensie można powiedzieć, że godzisz się na tą drogę pod górę, bo gdzieś tam i w internecie, znaczy głównie pewnie w internecie kłody pod nogi będą rzucać, po to, żeby ta grupa ludzi, którzy są otwarci, są fajni, szukają jakiejś drogi, żeby mogli po prostu coś zmienić w swoim życiu, odnaleźć swoją wolność, zacząć się edukować i tak naprawdę mieć lepszą mentalność, żeby nie było tak tylko negatywnie, to też... Ja na przykład miałem fajne spostrzeżenie wczoraj, że tak szedłem po parku też, podobnie jak tutaj, tylko że gdzieś indziej, i patrzyłem na ludzi i faktycznie 6-7 osób na 10 było uśmiechniętych. Co 20 lat temu też robiłem takie testy w Polsce. Maciek, jest lato, jest zwiększone... Ja robiłem to zimą kiedyś, dlatego. Nie, jest zwiększona ekspozycja na witaminę, na słońce, więc witaminę D mają więcej ludzie, więc dlatego się śmieją. Jeśli właśnie byś zobaczył uśmiechniętych ludzi w zimę, no to szanuję i gratuluję, bo to jest wtedy dopiero, wiesz, odkrycie. Bo wy w Warszawie macie metro. I to mnie zawsze zastanawiało, czy ci ludzie są tacy smutni, bo są w metrze, czy bo są w Warszawie. Tak, dokładnie. Żeby ludzie nie pomyśleli, że jestem z Warszawy, bo ja nie jestem w ogóle nawet też ze Śląska.
Z Rumunii. No właśnie, plany na przyszłość, bo wiem, że masz kanał po angielsku również. Nie. O tym w ogóle nie chciałem mówić, o tym, że będę miał kanał po angielsku, bo chcę go robić w ogóle poza... Nie masz kanału. Nie. Więc plany na przyszłość. Osiągnąć wolność finansową. Tutaj rozumiem stworzenie, wygenerowanie biznesów, które będą generowały jakiś tam dochód miesięczny, pasywny, że będę pracował, nie wiem, godzinę tygodniowo i będę sprawdzał, czy wszystko się kręci. Stworzenie po prostu biznesów, które będę mógł scedować na przykład na jakiegoś menadżera i będę zbierał haracz od nich. To jest taki jeden plan. No i oczywiście wychowanie dziecka, bo to teraz jest oczko w głowie moje, bo się realizuje, też się uczę ojcostwa, bo to też jest umiejętność, no tak. A nie tak, że wszystko. O, to jest, wkurzyłem się ostatnio, wyobraźcie sobie, jest program Zamiana Żon na jakimś tam, wiecie, TVN-owskim tam programie. Jest kobieta, która zamienia się, żony się zamieniają, jedna jest fitnessiara, a druga jest sieradza i... Już wiecie skąd, mniej więcej skąd pochodzę. I ona mówi, czy tam mąż tej kobiety mówi, zabieranie cukru dzieciom to jest zabieranie dzieciństwa. I pokazany jest fragment, jak kobieta przychodzi ze sklepu i torba cukru na łóżko i macie dzieciaki, jedzcie ile chcecie cukru, nie? Batony tego, żeleczki wszystkie. No i to jest określona mentalność właśnie antyrozwojowa i to też mnie wkurza. I to są właśnie osoby, które potem idą o zakład, są roszczeniowe i będą chciały, żeby im się należało, że dodatki takie i takie i mieszkanie socjalne i takie i idą o zakład. O, jaki był temat znowu? O przyszłości rozmawiamy. O przyszłości. Dlatego właśnie mówię, że żeby trzeba się też uczyć ojcostwa, że nie możesz podawać cukru dzieciom w nadmiernych ilościach, bo robią się złe nawyki żywieniowe, bo możesz mieć ograniczenie wyrzutu insuliny, kiedy masz za dużo glukozy w organizmie i bardzo długi okres tej glukozy w organizmie. No i to są, widzicie, to są takie małe elementy, których też trzeba się nauczyć. No. I o to mi chodzi, więc edukacja, rozwój i uczcie się codziennie, wchodźcie i uczcie się na przykład kryptowalut na tym kanale, na Crypto Masters, żebyście wiedzieli wszystko, od white paperów, od tokenomiki, po kopanie POS, kopanie POF, żebyście to czuli, rozumieli i żebyście się zaangażowali w budowanie tego środowiska, bo w Polsce jesteśmy na krok od delegalizacji, robi się to samo co z pokerem. Pokerzyści nie zrobili nic, bo jest ich za mało biznesów pokerowych było w 2009 roku i w 2017, kiedy było teraz już totalne zabicie pokera. I to samo będzie z blockchainem i z kryptowalutami. Jeśli sobie na przykład premier bądź grupy z Ministerstwa Finansów wpadną, zróbmy państwową kryptowalutę, tak samo jak Chińczycy teraz tworzą. I co się stanie? Nagle wchodzi delegalizacja posługiwania się zdecentralizowanymi kryptowalutami, szczególnie na przykład anonimowymi, tak jak Monero. I stworzymy jakąś tam złotówkę na, wiesz, blockchainie kontrolowaną przez banki. I że banki będą miały obowiązek obsługiwania tej kryptowaluty, tylko tej jednej, właśnie państwowej, scentralizowanej, którą będzie można dodrukowywać na ogle, się okaże. I właśnie o to chodzi, żeby stworzyć jak największe środowisko blockchainowo-kryptowalutowe w Polsce, żeby one miało siłę. Bo na ostatnim proteście PCC, przeciwko podatkowi PCC, było trochę osób, ale mogłoby być więcej. I mogłoby być to nie 1000 osób, ale na przykład 5, 6, 10 tysięcy, a z taką siłą i z takimi pieniędzmi w tych ludziach już trzeba się liczyć. I wtedy nie ma szans, że po prostu wejdzie ci jakaś delegalizacja. Bo jak na przykład ci wyjdzie na ulicę mnóstwo ludzi, którzy są związani z branżą, no to nie ma szans. Także na przykład znajdźcie wszystkie polskie projekty, Million Coin, Experti, iRespo, BitBay, Coinbee, CoinDeal, wszystkie giełdy, wszystkie projekty blockchainowe, ICO, czy tam właśnie giełda, nie wiem, jakaś, która jeszcze nawet nie jest, dobra, to musicie się zrobić, ale chodzi mi o to, żebyście znaleźli wszystkie te projekty, zaangażowali się, poznali i może stworzyli coś własnego i to wtedy będzie się kręciło. O, Coin Paprika, przecież Coin Paprika to też jest polski projekt. Jest mnóstwo Polaków, którzy w ogóle pracują, wiesz, globalnie, ale wiesz, nie ma też takiego projektu, który jest skierowany na przykład głównie do Polaków, nie? Mhm. Także czekam na coś takiego, co skonsoliduje w ogóle ruch.
No my to chcemy zrobić właśnie z Expertio, o którym wspomniałeś, który faktycznie jest, mam wrażenie, bardziej znany za granicą niż w Polsce, a jest to typowo polski produkt z Gliwic. I to produkt, który prawie już jest gotowy, bo, no bo w sumie znasz go, wiesz jak on wygląda. To jest, no. To tak. No i trzymam kciuki w ogóle. Będziesz się udzielał również na Expertio, na aplikacji, będzie się można do ciebie dodzwonić. No właśnie tak? To chodzi, że chcę być. Ja jako ekspert YouTube'a się nie jakoś tak, wiesz, nie kreuję. Stworzyłem produkt, ale ja mam jakąś tam wiedzę, ale myślę, że ona już nie jest aktualna, ponieważ ja na przykład nie montuję, ale na przykład wiem, co zrobić, żeby po prostu osiągnąć sukces, włączając kamerkę i gadać. Bo nie mówię o tu montażu i tak dalej, ale myślę, że będę na aplikacji. Zawsze warto zbierać tokeny. Ty, jeśli ja dostanę token za rozmowę, przyjemną rozmowę, przez pół godziny dostanę token, jak dlaczego nie? Ja przekażę wartość taką, jaką mam, to też rynek będzie wyceniał, jaką będę miał wartość, więc też jest spoko życie. To jest w ogóle super koncepcja, że wtedy będzie to, o czym tak naprawdę cały czas mówimy, czyli edukacja, rozwój, to wszystko, że coraz więcej jest dróg, takich jak między innymi aplikacja Experti, gdzie można będzie po prostu się uczyć, w sensie pogadać z kimś, kto coś już zrobił, coś osiągnął, coś realizuje, kto ma jakiś pomysł. Tutaj a propos właśnie kontaktowania się i płacenia tokenami za czyjąś wiedzę, to tutaj na przykład z personalnymi tokenami, które robię, ja personalny token robię, czy bez kanału, czy Szczepan Bentyn, czy jacyś inni posiadacze personalnych tokenów, to tutaj na przykład jest już ciężko adaptację technologiczną, więc Experti myślę, że załatwi ten właśnie etap, że trzeba, no, łatwiejsze to będzie. Bo na razie na przykład chcesz u mnie kupić reklamę, bądź nie wiem, pogadać ze mną, bądź zapłacić mi za cokolwiek, co tam przewiduje za wapnia coiny, no to ty musisz włączyć ten portfel Ethereum, musisz wpisać mój adres, przelać mi, bądź nie wiem, kupić ode mnie wapnia coiny w przyszłości na aplikacji Lomostar i wtedy coś się dzieje, nie? A przy Experti mam nadzieję, że to będzie o tak, bang, już. No tak. Że osoba nawet, która nie czai Bitcoina, Ethereum, no to jest, ważna rzecz. Załaduje sobie PayPalem czy łatwe, kartą kredytową, sobie załaduje apkę i płaci, nie? To są mega ważne rzeczy i w tą stronę chyba w ogóle kryptowaluty będą szły w przyszłości, żeby być takie bardziej user-friendly. Tak, że nie musisz obczajać nic, nie musisz tam, wiesz, protokołów znać, haszowania i tak dalej, tylko po prostu no, klikam tu, no działa. No i wszystko, o to chodzi, no, żeby to było takie dla przysłowiowego głupka, wiesz, żeby było, nie? Żeby działało. Dla blondyna. No przykład, no. To jeszcze mi powiedz o tych personalnych tokenach, bo jest taka koncepcja, żeby powstała platforma tokenizująca youtuberów, tak? Czy w ogóle... Nie wiem jak dokładnie, jakie... Mówisz o Szczepanie Bentynie, który on ma takie pomysły jako główny wizjoner tego projektu. Ja zostałem tak zaproszony w formie, kurczę, takiej... Tak nie wiem, tak po prostu, Wapniak, zrób personalny token. Powiedz mi o tym więcej. O, okej, zróbmy to, bo ja wiesz, od razu przychodzę do działania, nie? Zróbmy to, ale to był jeden z większych błędów w ogóle, które dopiero później zrozumiałem, że to był błąd, tak na łapu-capu to robić. Ponieważ projekt, który stworzyliśmy, był w ogóle bez przemyślenia tokenomiki właśnie, czyli co z tym tokenem zrobić, tylko dopiero później się pojawiają te rzeczy, nie ma white paperu, tylko wiesz, jest moja postać, to też jest inaczej, nie ma strony internetowej, całkiem inne podejście niż zwykłe inne tokeny. Niepotrzebne było ICO, ponieważ ICO było za duże, ale to było kilka takich błędów, które zostały wykonane, które dopiero po jakimś czasie będą się klarować, dochodzą kolejne użyteczności. Tak jak powiedziałem wcześniej, na aplikacji Lomostar będzie airdrop wapnia coinów, będzie można nim tradeować, będzie można wymieniać się, rzucać koperty, także będzie kolejna użyteczność, żeby coś z nim robić. Jest bardzo trudny temat, powiem Ci szczerze, z personalnymi tokenami, to nie jest takie, że o, masz personalny token, jest super i tak dalej. To jest bardzo trudne, bo adaptacja technologiczna jest trudna. Na razie mam 200 hodlerów, to co można z tym zrobić, no nie? Jest, mało osób chce, dużo posiada, trzyma na portfelach, ale na przykład, żeby użyć, jest bardzo ciężko. Przychodzi do mnie klient, chce reklamę na moim kanale jakiegoś projektu kryptowalutowego, ja mówię, oczywiście, zapłać mi 20 tysięcy wapnia coinów, a on się pyta, ile to jest w złotówkach albo w dolarach. No, rozumiesz? A ja byś mu wtedy powiedział o 40% więcej?
W sensie, że... No tak, jak płaci w złotówkach, no to 40% właśnie, więcej. Właśnie o to chodzi, jest tak, jest tak. Ale no to wtedy rozkładają ręce, mówią, że nie, bo nie mogą tego wrzucić w koszta. Bo na przykład jest im to trudno teraz kupić, wejść na Coinbee, kupić na markecie i płacić. Dlatego osoba, która nie jest ze środowiska blockchainowego i kryptowalut, nie ma szans, że ci to ogarnie i kupi. Rozumiesz? To są te trudności, które powstały właśnie z personalnym tokenem, ale myślę, że za 10 lat wszyscy będą mieli, wiesz, jakieś, nie wiem, Beyoncé, Jay-Z będą sprzedawać na następny koncert na Narodowym w tokenach na przykład. Rozumiesz? Bo może coś takiego być, nie? Tylko na razie to jest w takich powijakach i ja wiem, że dużo osób ma do mnie żal, do mnie, nie? Że zapłacili na przykład za wapnia coiny, a teraz wartość jest o wiele niższa. No bo jak ci wykreuje przy totalnym supply masz 1,5 miliona, czy tam 1,3 milion wapnia coinów. Trochę skupiłem z rynku za pieniądze, które zrobiłem, skupowałem wapnia coiny, więc teraz jest jeszcze mniej tam, no ale to mega ciężki temat. No to myślę, że ludzie muszą wziąć na klatę, że są w branży innowacyjnej. I my tu mówimy, tak jak przychodzi Elon Musk i mówi, że człowiek będzie na Marsie kiedyś. Po prostu to są rzeczy, które się wydarzą prędzej czy później, tylko one są tak skomplikowane, że na to będzie trzeba czasu. No, słuchajcie, dla każdej osoby, która zarejestruje się na przykład na jakimś portfelu Ethereum, albo ma już portfel Ethereum, dla każdej osoby, która wpisze ten adres Ethereum w komentarzu, to ja tam wysyłam wapnia coiny. Robię airdrop dla widzów Crypto Masters, żeby zwiększyć swoją ilość hodlerów, żebyście mieli te tokeny, bo może wam się kiedyś przydadzą. To będą bardzo małe ilości, ale nigdy nie wiadomo. To ja podam też 3 adresy. No kurczę, sam se skomentuję. Okej, czego ci mogę życzyć na przyszłość? Wytrwałości. Ponieważ to się bardzo szybko wypala, wiesz, takie pasja, nie? Bo jeśli będzie na przykład za dużo hejtu, na przykład ja bardzo reaguję bardzo na to, nie? Że na przykład... To każdy na to reaguje, tylko niektórzy udają, że nie. No tak, to działa. No to ja nie udaję, nie? No, naprawdę ciężko mi czasami było, jak mega dużo hejtu miałem, ale to jakoś sobie tam wyszedłem i teraz już jestem tak odporny na hejt, że wytrwałości mi oczywiście żyć, powodzenia. Jest takie powiedzenie, że Polak Polakowi Polakiem. To czasem się niestety w internecie sprawdza, ale też nie w 100% i w zasadzie nawet nie w 30%, że te 20% ludzi tak jest strasznie wkurzających, ale Polacy mam wrażenie, że coraz częściej się nawzajem zaczynają wspierać, co jest standardem w takich krajach jak Stany, więc na pewno w takim razie życzę ci więcej wsparcia ze strony Polaków. Dziękuję uprzejmie. Czego mi życzyć? Sukcesu aplikacji Lomostar, bo jestem zaangażowany, zostałem ambasadorem w zeszłym tygodniu ogłoszonym. Z Polski mamy około 10-11 tysięcy pobrań. Więc całkiem spoko, bardzo duża jest społeczność Lomostar z Polski. Ja ten projekt rozwijam, mocno rozwijam, zaangażowałem się, będę robił wideo o tym projekcie, bo nikt o nim nie gada. Na YouTubie, kiedy wpiszesz Lomostar, są tylko moje filmy i biznesmena, któremu ja zapłaciłem za zrobienie filmu. Cześć, więc są tylko w ogóle filmy wychodzące ode mnie na temat Lomostar, co jest mega dobrym też wejściem na przykład w projekt, no nie? Że nikt o nim nie mówi, ale kiedyś w końcu ktoś będzie musiał o tym mówić. Okej, no to też tego ci życzę, obiecuję pobrać apkę Lomostar i zobaczyć, nie chodzi. Z czym to się je. Bardzo dobrze. Także stworzysz grupę Crypto Masters w apce i tam będziesz mógł rozmawiać z ludźmi. Możesz Polaków samych wybrać, możesz globalnie pracować, także dziękuję. Dzięki bardzo. Dziękuję ci za wszystko. Powodzenia i do następnego. Dziękujemy wam za wysłuchanie tej luźnej gadki. Dajcie łapkę w górę, komentarz, subskrybujcie ten kanał, udostępniajcie. Przebijmy się przez ten antykryptowalutowy bełkot w sieci. Wszystkiego dobrego. Cześć.